Prosto. No tak też. Trochę mu się ściągnąć. Najgorszy jest ten przód, żeby cię nie... Zapalić. Zapalić łagodnie. Jak przednie koła mu już wejdą, to wypoczuję dwuta, tak żeby wstać. Chodź, Krzysiu, no bo będziemy potem w rozgrzewanej rzece być. No chodź, co to było, tak? No czekaj, on chciał, żebym ja na razie stał, żeby go zrazić. Za ostry tu jest. Za ostry jest. Jak mi mówił razie? On się razył tam. Bo tam to przejedzie. Bo tu w termucy zjedzmy kolejny. No nie no, chciałbym siedzieć ty. Kurde, siedzi! Już mamy całe wszystko, ale wszystko w aucie zalane. Do przodu wyciągarka! Sławek, wyciągarka do drzewa i do tyłu nie ma sensu w ogóle. Do przodu pod zderzakiem już. Do przodu wyciągarka, niech się ciągnie. Nie ma co się zastanawiać. Wszystko, bo będzie wody nabierać. No. Do przodu Bogdan. No tylko z tyłem. A potem z drugą. Bo do tyłu cię nie wyciągnę. Tak, żeby go podciągnął, tylko będziemy wysiedli na ponad próg nad wodą. Dobra, nie dociągnij go do tyłu, bo... Tak, jak? Aż tam się nie czuje. To jest standard. Nie rozbija! Dobra, ja go nie palę, bo... Pomóż ci, Sławek? Pomóż ci? Chodź w skoczku. Nie, no, ale materiał co wali. Zdjęcia proszę. Rób zdjęcia, no ha ha ha. Bogdan, ale czemu zgasiłeś samochód? Czemu zgaszone masz auto? Żeby się nie wkleić bardziej. Ale odpal go, żeby ci nie do... Tu nie ci jest to. Ja wiem, ja tak zrobiłem na chrypie, żeby kurde się wkleił za mocno, nie mogę wyjechać. Tak, ale jak stoi w wodzie, to musi być włączony sama. Przynajmniej się zbaga... No płytko, cały bagażnik masz zalany. Wszystkie ciuchy, wszystko. Nie wiem, bo kal, tam idzie z płytu, tam jest przeciwko mnie. Nie, to tego właśnie się... No! Antena wieje. Tak. Nie martwi.